naszym głównym przesłaniem w doborze kandydatów była po pierwsze znajomość regionu małopolskiego, znajomość regionu świętokrzyskiego, znajomość potrzeb, ale też doświadczenie i znajomość współpracy z organami Unii Europejskiej, z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej. Liderem listy został dwukrotny europoseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Następnie Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa małopolskiego, minister Małgorzata Marcińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, kolega Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego, kolega Józef Kała, samorządowiec, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Bronisław Dudka, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, samorządowiec, wieloletni poseł, to jest jeszcze nieobecna tutaj, Monika Piątkowska, która jest wiceprezesem Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Szanowni Państwo, poznaliśmy już lidera listy. Lider listy wywodzi się z województwa świętokrzyskiego, europoseł Czesław Siekierski, ale tak naprawdę, o czym wspomniał kolega prezes, bardzo mocno podkreślamy taki drużynowy charakter tego współzawodnictwa. Wspólnie przedstawiamy dzisiaj, to są wszyscy nasi kandydaci, ci rodem z Krakowa, Państwo już usłyszeli o nich. Obok posła Czesława Siekierskiego ziemi świętokrzyską na liście PSL reprezentuje koleżanka Beata Oczkowicz, wiceminister obrony narodowej, zajmująca się infrastrukturą, wcześniej wicewojewoda świętokrzyski. Na liście jest również poseł Mirosław Pawlak, poseł 6 kadencji, prezes zarządu wojewódzkiego OSP w Kielcach, bardzo mocno zaangażowany w ruch strażacki, w sprawy społeczne, nauczyciel z wykształcenia. I 4 kandydatów rekomendowanych przez świętokrzyskie zamyka koleżanka Magdalena Kędzierska, dyrektor oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. To nasza drużyna świętokrzyska w tej dużej drużynie okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. Będziemy razem, uzyskamy dobry wynik dla świętokrzyskiego, dla PSL-u, dla Polski, dla Europy. Idziemy do wyborów w stylu Brudki i Stocha. Idziemy do wygranej.